Cześć. Dziś postanowiłem na szybko coś nagrać, ponieważ jest pewien temat, który chciałbym jakby omówić. No a nie mam trochę za bardzo możliwości zrobić coś bardziej ambitniejszego niż kamerka w laptopie. Chodzi o to, że czytałem ostatnio gazetę Neo Plus. Ostatni numer. Przeczytałem w niej bardzo ciekawy artykuł na temat datury. Datury gry robionej przez polskie studio Plastic. Na które, jak się dowiedziałem, składają się dosłownie 4 osoby. Jest to robiona gra dla Sony we współpracy z Santa Monica Studios, czyli wiadomo, twórcami God of War. I o co chodzi? Jest od jakiegoś czasu taki segment gier, który jakby nie zasługuje na miano nazywania się gier, a jakby wciąż to miano im przypisuje, dlatego że jakby nasze pojmowanie tego zjawiska jest trochę za bardzo wąskie. Gdyby poszerzyć punkt widzenia, to można by wymyślić jakieś stosowniejsze trochę dla nich określenie. Mam tu na myśli wszelkie jakieś widowiska audiowizualne, gry bardziej do oglądania, do przeżywania emocji niż do faktycznego grania. Są to rzeczy, które oczywiście byłyby nazwane albo to demami technologicznymi, bo są tworzone na silnikach i tak dalej, bądź też po prostu filmami stworzonymi w nietypowej konwencji. A żeby temu zapobiec, są dodawane pewnego rodzaju interakcje, w które możemy oczywiście wchodzić z daną produkcją. To cechuje nasz przemysł gier. O co mi chodzi? Między innymi właśnie o daturę, którą wiadomo będzie na PlayStation Move, ale nie będzie to nic w stylu bardzo grywalnej produkcji. Chodzi o emocje ponoć, chodzi o przeżywanie jakiejś tajemnicy, składanie sobie ze szczątków historii wymyślonej przez twórców. I o jakie jeszcze inne gry mi chodzi? Między innymi gry Quantic Dream, gry Dark Dame, Dead Game Company, czyli wiadomo Heavy Rain, Fahrenheit, Flower, czy niedawne The Journey. Co jeszcze? Azura's Wrath, ostatnio był taki przypadek. Mianowano tę grę nawet interaktywnym anime, mówiono, to nie jest gra, to interaktywne anime. Albo słyszałem też takie określenie, interaktywne anime zrobione przez ludzi od gier, a nie od ludzi od anime. I to jakby jest wciąż wymyślanie nowych pojęć, nowego określenia. Na siłę, no cóż, Heavy Rain i Fahrenheit to przyporządkowano do przygodówek. One miały tam, wiadomo, elementy chodzenia i tak dalej. To nawet mogło do nich pasować trochę. Ale jednak na czymś innym polega całe to sedno. No jeden wielki quick time event przez całą grę to jednak no, nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i co nie jest w jakiejś super grywalnej formie. Dlatego wydaje mi się, że ktoś powinien wymyślić jakieś, nie wiem, powinien to jakoś mądrze nazwać, mądrze zauważyć to zjawisko i stworzyć takie określenie, które załapią wszyscy, które zostanie zaraz natychmiast używane, bo no tak jak mówię, nazywamy to grami, choć w recenzjach często pisze, że to praktycznie nie jest gra, że to, wiadomo, interaktywne coś tam. Tak więc mówię, jeżeli chodzi o powiedzenie historii, jeżeli chodzi o ucztę audiowizualną, jak to też czasami było, jeżeli chodzi o pokazówkę zwykłą i dorzucane są do tego elementy interaktywne, żeby to się wpasowało bardziej w estetykę gier, żeby to było w jakiś sposób grywalne, no to trochę nie tędy droga. O, przyszedł mi kolejny przykład ostatnio na PC-cie, to trochę nie moja działka, ale no raczej wszyscy słyszeli o takim zjawisku. Na Steamie pojawiło się Dear Esther. No na czym gra polega? Chodzimy po wyspie i słuchamy monologów bohatera. I mimo iż chodzimy wiadomo w perspektywie FPP, to nie jest coś, co znamy na co dzień z naszych telewizorów, z naszych monitorów. Mówię o tego typu właśnie grach, które powinny być jakimiś, boże, nie wiem, nowelkami, historiami własnymi, z jakąś dodaną szczyptą interakcji, żeby bardziej wejść, czy to w postać, czy to w bohatera. Masło maślane, ale wiecie o co chodzi. I dlatego właśnie sądzę, że to rośnie nam na rynku pewien segment kolejny gier, które są w najmniejszym możliwie stopniu grami, a bardziej chodzi o, nie wiem, o artystyczną wizję, o przedstawienie tego w sposób, jaki no, dla twórców byłby satysfakcjonujący. I tak jak mówię, prawdopodobnie postrzeganie tego typu tworów, tego typu dzieł jako gier mogłoby się skończyć wraz z kimś, kto wpadłby na taką nazwę, którą załapałby każdy i która zostałaby powszechnie używana. Bo po prostu sądzę, że właśnie jest trochę krzywdzące napisać
w jakiejś recenzji, to nie gra, to interaktywne coś tam. Dobra, więc na teraz to tyle, dzięki wielkie za uwagę. Na razie spokojnie, to nie jest, nie będzie stała forma w tych moich, w tym moim narcystycznym pokazywaniu siebie na waszych monitorach. Cześć.